W tej części zobaczysz, jak przy pomocy formuły wyznaczyć ostatni roboczy dzień danego miesiąca. Więc mam jakieś daty zleceń, dla których bym chciał wyznaczać ostatni roboczy dzień miesiąca. Od czego zacznę? Powiem Excelowi, aby użył funkcji nr.ser.ost.dny.mies. Ta funkcja potrafi wyznaczyć ostatni dzień miesiąca dla podanej daty i to może być dla miesiąca bieżącego, poprzedniego lub któregokolwiek następnego. Ma ta funkcja dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest jakaś data, więc wskażę tę datę, dla której chciałbym wyznaczać ten ostatni dzień miesiąca, średnik, a jako argument o nazwie miesiąca wpiszę 0, to będzie mówiło Excelowi, aby on wyznaczył ostatni dzień bieżącego miesiąca. Zamykam na Was, jeżeli to zatwierdzę i skopiuję do samego końca w dół, pojawiły się liczby, chcę mieć daty, więc Ctrl-1, wybieram kategorię data. Spójrz, mam ostatni dzień danego miesiąca. Ja bym chciał wyznaczyć pierwszy dzień następnego miesiąca, a następnie od tego pierwszego dnia następnego miesiąca cofnąć się do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. A jak to zrobię? Więc teraz za tą funkcją dodam 1. I teraz całość wrzucę do środka funkcji, która się nazywa dzień.roboczy. Tej funkcji powiem, aby jako datę początkową, od której będzie się odsuwała o określoną ilość dni roboczych w przód lub tył, aby jako tę datę przyjęła ten pierwszy dzień następnego miesiąca. Ustawiam się na końcu, naciskam średnik i ten argument dni mówi tej funkcji, o ile dni roboczych w przód lub w tył ma się ta funkcja przesunąć, wyznaczając tę datę docelową. Ja bym się chciał cofnąć o jeden dzień roboczy wstecz, więc wpiszę minus 1. I teraz argumentem opcjonalnym trzecim są święta. Wskażę te wszystkie święta, które tutaj są wypisane w kolumnie H. Zablokuję oczywiście ten zakres i zamykam nawias. Zatwierdzam to enterem, kopiuję do samego końca w dół. No i sprawdźmy, jak to działa. Wygląda na to, że dla lutego ostatni dzień roboczy to jest 29. Dla lipca, przepraszam, ostatni dzień roboczy to jest 29. Sprawdźmy to, odpalę kalendarz. Przełączmy się na lipiec. Co z tym lutym? I w lipcu spójrz, ostatni dzień miesiąca to jest 31, ale to jest niedziela. 30 to jest sobota. Ostatni dzień roboczy to 29, bo wtedy jest piątek. Podobnie na przykład przy czerwcu. 30 czerwiec jest ostatnim dniem miesiąca. On wypada w czwartek, więc to jest ostatni roboczy dzień miesiąca. Ale na przykład w kwietniu, spójrz, pojawiło się 29, dlatego że w kwietniu ostatnim dniem miesiąca jest 30, wypada w sobotę, więc przedostatni dzień roboczy to 29 piątek.